Cześć Mateusz, wysyłam Ci zdjęcia naszego największego ciągnika Farm Traka 690DT o mocy 90 koni mechanicznych. Jest to ciągnik z 2016 roku. Oprócz tego mamy jeszcze Ursusa C330 i C360. W gospodarstwie hodujemy krowy mięsne liczące około 60 sztuk. Mamy również maszyny do trawy, kosiarkę dyskową firmy Pronar 260, zgrabiarkę siedmiogwiazdową i karuzelową Simpa 350. Mamy także prasę firmy Metalfach oraz owijarkę tej samej firmy. Rocznie w sezonie letnim robimy ponad 1000 okrągłych balotów siano-kiszonki, które składamy w sterty lub w rzędy na łąkach. Krowy latem pasą się na trawie lub jedzą siano. Zimą karmimy je siano-kiszonką, którą zrobimy w sezonie. Pozdrawiam, Maciek. Pozdrawiam również Cię, Maciek, dzięki za nadesłane fotki. A jeśli Ty chciałbyś zobaczyć swoje maszyny na moim kanale, wyślij mi je na podanego maila oraz opisz je w kilku zdaniach, tak jak zrobił to Maciek. A teraz zapraszam na film. Rozumiem. Tylko pomału tam, Artur, ty. No ty, ja jestem już pół metra prawie. Bo... Jak to mówią wszędzie, dajcie pozor na moje beczku! Na razie dwa granaty wykopali. Może dziadek tam tą skrzynkę zakopał akurat w tym miejscu. O, masz worek, to już jesteś blisko. A ten worek idzie z tej strony, wchodzi. Pomału, pomału, bo ona jest właśnie tak workiem, worek jest nałożony na nią. Worek to są te strony. Ziemia się przywróciła. No to może ja, tutaj jest, ty. Jak trumna w tym piachu, czy przesunęła się. Ty, ja nie wiem, czy my tą beczkę tu, czy to akurat beczka będzie tutaj w tym miejscu. Miałeś, żebyś... miałeś wrogów jakiś? Żebyśmy dziadka nie wykopali. Albo minę dziadkową. Że dziadek na ciężkie czasy zostawił, a tu zaraz dotkniesz człowieku i... Tarach. Takie wskazówki zrobił po kawałku folii. A beczka jest tam. Nie, coś tam musi być. Ty jeszcze przykrywałeś? To ja myślę, że ja pamiętam, no było kawałek folii. A ile temu to było? Trzy miesiące temu. Czy trzy lata temu. Tego kulku może już tu nie ma razem z kubeczką, zżarło. No folii widziałem kawałek, tam gdzieś próbnąłeś. O, jest. Kurde, mogę jakiś krzyżyk postawić chociaż ty. No, to by wtedy myśleli, że dziadek zakopany. Tylko, co ty tu kopiesz, dziadka odkupujesz? Nie, no bez kitu, następnym razem trzeba oznaczyć to jakoś patykiem. On ci do pozłości zrobił tak głęboko. Ty, a może to było tam? Ja już w sumie sam nie wiem. Za sałatkę jeszcze zakopał też. Tak głęboko, że musiał zjeść po drodze. Nie, bo tak się zastanawiam, bo tutaj coś takiego widzę, okrągłego. I czy to czasami nie jest tutaj? Ciulu włochaty. Czekaj, ja zaraz zobaczę. Ty, no serio, nie pamiętam już, ale to może być tutaj jednak, bo widzę nawet okrągły jest ten. Łopatę mu oddałeś, to nie ma. Zobacz, jaki mięciutki pia... O, jest beczka! Dzięki! Dzięki, Janusz, dzięki. O, zobacz. O, beczunie jak złoto, mordaczek płciutko, elegancko. A piasek to z nadmorza przywieziony, żeby miękko było. Jest beczka. Jest beczka, worka czarnego nie ma, zobacz. Nic się nie zgadza. Nie, ja chyba czarnym przykrywałem. Kur, może jeszcze jeden będzie. A może miałeś przy czarnym przykryć, tylko tam go na bok rzuciłeś, bo jednak stwierdziłeś, że nie. Może miałem zamiar tylko przykryć czarnym. O, zobacz, jest. Trzeba i tak, w sumie czarny. Trzeba i tak obkopać dookoła. Może on czarny był, bo w nocy do ten. A bańka pękata czy prosta? Niebieski worek. O. No, bo w nocy kopał. Dlatego to. A z przykrywką, tak? No, z wszystkim. Ja cię pomógłbym, ale rękawiczek nie wziąłem.
To ty będziesz degustował, czy dobrze, dobra? No trudno, no, poświęcę się, skoro nie kopałem, to chociaż będę sprawdzał, czy dobre te ogórki. Poświęcę, a pójdę po rękawiczki jeszcze. Ona tak nie wylezie, nie? Po dobroci. No nie, trzeba obkopać ją troszeczkę. Rusza nie, się? Nie, lepiej nie, trzeba ją trochę, wiesz, tak o. Nawet nie wyciągniesz tam, to dawaj, ja tu kopię obok. Łopatku trzeba podebrać? Myślę, że taki wioseczek ładny. Czekaj. Żeby tylko beczkę nie przyłożyć. Ty, ona szeroka jest nawet. Też trochę pobawić się. Na bok się uszarpnie i pójdzie, nie? Tylko ciężko będzie ją wytargać pewnie. Ona trochę waży. A było ciężko ją włożyć? No włożyć nie, bo taką flup, wpadła. 10-litrowa? Nie, więcej, 80 chyba. Albo setka. Albo setka, no. A no tak, bo baniczka 20 tylko mała. To tak się wydaje, ale ta beczka naprawdę jest duża. Ja ją tu przywiozłem tym właśnie, wózkiem na do worków takim, co się worki wozi. A nie widziałem. Wziąć ten pas pod spodus. A jak ten, jak trumnę się wrzuca. No i teraz by wziął takim do góry. No pas, tak myśleliśmy, ale wrzucać ją tak to też niebezpiecznie trochę, bo pas by się ześliznął spod spodu. Nie, wiesz, albo krzyżaczek zrobić. Albo krzyżak zrobić, no to wtedy tak. No spróbuj tam pociągnąć, pójdź coś na bok. O, widzisz? Zacznę tu pochłonić. No będę we trzech, dawajcie ją i szarpniemy, nie? Tak, on ma tam kołnierz jakiś, żeby złapać? No ma, ale to tak, kurde, nie wiem, czy ten kołnierz to jest dobre. Jest. Są bambolejo! Uratowane. Macie kogoś, kogo nie lubicie, czy coś? Bo dołek już mamy. Nawet dwa. Może ją czekaj, może przed otwarciem trochę wodą ją zlać, co? Ale trzeba tam ją przebić. Tak. Jest kran otwarty na podwórku. No co dalej, gdzie ten wózek mam? Przyjechałeś z nim? Tylko trzeba będzie ją chyba przytrzymać trochę. Czy myślisz, że przyturla się? No to dawaj, jedziemy. Sok się leje. Tak? Kurwa, no. Sama strata, to witaminka C elegancka. Najlepsze co możemy. No. Sok taki to luks. No to na kacyka jest luksus. Pijesz dwie szklany ciurkiem, co prawda po tym do kibla trzeba biec. Witaminka C przydawkowana, to wiesz, to biegunka, nie? Ale na kacy to jest ekstra. No może do wiosny by taka beczka starczyła. A gdzie my z tym jedziemy? A tutaj pod kran. Rudy kierownik? Rudy, ta, ale starszy. O, tam jaki ciapkowaty. To dziecko tego rudego. Na ten czarny pies dopadł. No. To piasek, to dobrze się spłukuje. Tak, fajnie, że to mięciutko. Wieku, to jakby szampana otwierali. Może trzeba będzie ty uciekać, bo wystrzeli, czy nie? Nie, bo wieku było wypływy ten. Nie będziesz strzelać? No to się za lekko otwiera. Idzie. Kopać nie było chętnego, ale śleć to wszyscy. O,
proszę. No, kto tu czyni honory? Ten, kto zakopywał? Ale twardziu, twardy, zobacz. Ale twardy, człowieku. Ło! Ale twardy jak, nie? Ja pozwolę, a do tatara jakie gruby. Dumny. Jak? Jest moc? Rakieta. No. Twarda. Jednak ziemia to jest ziemia. No tak. Idealne. I gdzie to bierzemy dalej? Nie wiem, do domu? Poddajesz chyba na razie. Czy na przyczepkę i ze śmiakiem. Dobra. No pod dom na razie. Myśmy mieli tą beczkę taką Maciekowę, pamiętasz tą kolej? Co miała te uszy plastikowe mocne z boku? No to by też było dobre, takie uszy cyk do góry. Czasem jest problem, żeby właśnie trafić. Ej, a może nabrać trochę tych ogórków do domu, co? W miseczkę. No to trzeba pytać pani mamy. Poczekaj. No właśnie, ja nie wiem, oni chyba do popróbowania chyba tego. Ale fajne, takie w sam raz właśnie do jedzenia, też takie wielkościowo. Kto to tu układa? Pani mama. Będzie?